Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj wpadłem na taki pomysł, aby przerobić moje stare krewetkarium na coś innego. Wymyśliłem, aby moje stare krewetkarium Aquarium 720 zamienić coś na wzór paludarium. Do tego będę potrzebował jeszcze substratów takich aktywnych, które wykorzystywałem do budowy moich krewetkarii. Tutaj takie podkładki a la gumowe, aby zamocować wodospad. Do tego tutaj mam jeszcze kropelkę oraz silikon akwarystyczny do mocowania roślin. Mam tutaj pompkę, która będzie wodę zasilać mój wodospad oraz wężyk właśnie do tej pompki. Tutaj taki wielki kamień, który będzie pełnił rolę właśnie wodospadu. Oczywiście nie może zabraknąć roślin. No i jeszcze na sam koniec włókninę filtracyjną też przygotowałem. Więc myślę, że niepotrzebne rzeczy, czyli to oświetlenie, które było już w fabrycznym zestawie, sobie odłożę na bok. I będziemy mogli przystąpić do budowania już coś na wzór paludarium, bo takie typowe paludarium to nie będzie. Najważniejszym elementem, którym będę chciał umieścić właśnie w moim krewetkarium, jest ta skała, która będzie pełnić funkcję wodospadu. I myślę, że najlepszym miejscem będzie mniej o tutaj. Jeszcze zastanowię się, jak ją dokładnie umieścić. O, okej. I teraz wezmę sobie moje takie podkładki i poprzyklejam je w niektórych miejscach, aby ta skała nie stała bezpośrednio na szkle. Choć nic nie powinno się tam zdarzyć, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Czyli możemy sobie przejść do kolejnego etapu, czyli ułożenie tutaj podłoża. Najpierw wezmę sobie trochę włókniny filtracyjnej i przygotuję miejsce na pompę, która będzie się znajdować za tym kamieniem. I następnie przysypę tutaj przód tymi substratami, które mam. Najpierw użyję sobie tego substratu, który jest taki raczej grubszy. I dosypę sobie do niego ten substrat, który został stworzony raczej z myślą o krewetkach, ale no i tam u nas nie o to chodzi. Więc myślę, że teraz już możemy zamontować pompkę tutaj. Ona sobie tam wejdzie, w to miejsce. I tutaj mam wężyk, którego użyję właśnie do montażu tej pompki. I powinien bez problemu tutaj wejść. Okej, otwarty jest przepływ.
Także wezmę sobie teraz takiego nuta nierdzewnego i przymocuję pomyłkę, z której woda później będzie wypływać. Ok. Myślę, że już możemy przejść dalej. Tutaj jeszcze na górze przykleiłam troszeczkę takiego czarnego filcu, aby woda mi kompletnie nie tryskała z tego. Więc możemy już teraz to paludarium, coś, zalać wodą. I już od razu jeszcze doleję troszeczkę bakterii takich. Ok, wystarczy. To są bakterie nitryfikacyjne. Nie wiem, czy na 100% one będą tutaj potrzebne, ale lepiej dodać. Może sadzenia to tak trochę dużo powiedziane, jak na to, co przygotowałem, ale weźmy sobie pierwszą roślinkę. Jest to Anubias, chyba Piccolo, tak się nazywa, czyli jest to Anubias z wariegacją. Mam nadzieję, że możecie zobaczyć, jak on pięknie wygląda. Myślę, że tego Anubiasa umieszczę w takim mocno reprezentatywnym miejscu i on sobie spocznie tutaj. Kolejną roślinką jest Anubias Nana Gold, czyli jest to również karłowata taka forma Anubiasa, tylko że ma ona takie złote liście. Tą roślinkę bardzo bym chciał mieć w tym miejscu. Ją przykleić. Zobaczymy. Umieściłem już tutaj Anubiasa Nana Gold. Wezmę sobie kolejną roślinkę. Akurat tej tu nie powiem, jak wam się nazywa, zapewne nazwa się gdzieś wam wyświetli oko obok. Widzę, że nowego liścia zaczęła wypuszczać. I tą roślinę zasadzę sobie już w tym podłożu. I ostatnią rośliną, jaką mam już tutaj, aby ją posadzić, jest to mikrozorium. To mikrozorium przymocuję sobie jeszcze do małych kamieni i umieszczę je tutaj w samym rogu.
tak wygląda moje ala paludarium. Można powiedzieć, akwaterarium to raczej nie jest. Wszystkie te rośliny, które tutaj się znajdują, to są rośliny typowo takie akwariowe, które też mogą rosnąć po części emersyjnie. Także zobaczymy, co mi z tego takiego ala eksperymentu wyjdzie. Teraz muszę poczekać, aż woda, która tutaj się znajduje, wyklaruje się, cały ten pył z podłoża aktywnego osiądzie na dno i myślę, że będzie to pięknie wyglądać. Pompa tutaj w tym wodospadzie będzie chodzić cały czas, więc ta woda też będzie filtrowana przez włókninę filtracyjną, przez podłoże. Więc myślę, że ma to rację bytu. A teraz pokażę Wam efekt końcowy, jak ta woda zdążyła się już wyklarować, jak oświetlenie wygląda razem z pokrywą. No i to by było na tyle z budowy tego akwaterarium, paludarium, jakkolwiek to nazwać. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam Was do subskrypcji kanału. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Cześć!